4 miliony złotych trafiło do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Przygotowana przez prezydenta Ludomira Handzla uchwała znalazła uznanie większości radnych, którzy poparli ją w głosowaniu. Ten punkt porządku obrad nie ominęła jednak długa dyskusja. Ponieważ środki finansowe dla MPK zostały, jak ujął to prezydent, zapożyczone z pieniędzy przewidzianych na edukację i wychowanie, radni pytali, czy nie ucierpią na tym szkoły. Mam nadzieję, to jest nasza opinia, że w trakcie roku ten ubytek dzisiaj z puli przeznaczonej dla oświaty w żaden sposób na oświacie negatywnie się nie odbije, a zażegna bardzo groźny kryzys w naszym mieście. Powiedział pan prezydent, że nic złego nie dzieje się w oświacie i nic złego nie dzieje się w oświacie. Ja mam taką nadzieję, że przełożenie tych środków nie spowoduje, że będą problemy w tym momencie w sferze oświaty i wychowania w Nowym Sączu. Odpowiedź na to pytanie padła jeszcze przed sesją Rady Miasta na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Pensje nauczycieli nie ucierpią, zapewniał prezydent, ale i tą dziurę trzeba będzie w jakiś sposób załatać. Zapewniam przedstawicieli szkół, sądeckich nauczycieli, że nie wpłynie to w żaden sposób na kwestie związane z wynagrodzeniami sądeckiej oświacie, ze stabilnością i funkcjonowania. Jestem przekonany, że w ciągu tych kilku miesięcy będę w stanie wskazać źródła finansowania dla tej dziury. W czasie sesji wrócił także temat tak zwanych wolnych środków, czyli mówiąc w uproszczeniu pieniędzy, które stanowią nadwyżkę na rachunku bieżącym danej gminy, a pochodzą między innymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. To właśnie te środki chcieli przesunąć do MPK radni klubu PiS Wybieram Nowy Sącz w trakcie przedostatniej sesji. Jednocześnie ubolewam, że jest to pożyczka z oświaty i wychowania, a nie pozostałość środków niewykorzystanych w poprzednim roku. Taka możliwość była i należało z tej możliwości skorzystać. Tak się jednak nie stało. Skarbnik Nowego Sącza tłumaczyła to wówczas następująco. Pamiętajmy, że dopłata do wody, czy tak jak tutaj do MPK, to są wydatki bieżące. I tu jest problem, że wolne środki nie mogą być przekazywane na wydatki bieżące. Nie takie jest założenie wolnych środków. Z założenia wolne środki mają iść na inwestycje. Z taką interpretacją stanowczo nie zgodził się radny Krzysztof Głuc. I niestety nie jest prawdą, że nie można środków wolnych przeznaczyć na wydatki bieżące. Nie jest prawdą. Odsyłam do zapisów artykułu 242 ustawy o finansach publicznych oraz artykułu 8 ustęp 2 ustawy zmieniającej ustawę o finansach publicznych z 18 grudnia 2018 roku. Jak ktoś ma wątpliwości, to proszę doczytać. I nigdzie tam nie ma mowy o tym, że nie wolno. Wolno. Do argumentów radnego ponownie odniosła się skarbnik miasta. Nie ma takiego w ogóle artykułu, który by zabraniał przekazania wolnych środków na wydatki bieżące, generalnie rzecz ujmując. Ale my musimy popatrzeć na nasze miasto Nowy Sącz i na nasze wskaźniki, które są w naszym mieście w Nowym Sączu. Bardzo nieroztropnym byłoby przekazanie z wolnych środków czegokolwiek na wydatki bieżące w sytuacji, kiedy my nie wiemy, czy na koniec roku będziemy mogli spełnić ten wskaźnik, czy go nie złamiemy przypadkiem. Ja tego nie umiem w tym momencie powiedzieć, bo jest dzisiaj 23 dzień marca. Ostatecznie Rada Miasta Nowego Sącza zdecydowała o przesunięciu środków finansowych w wysokości 4 milionów złotych z edukacji i wychowania i przekazanie ich do spółki MPK. 21 radnych było za takim rozwiązaniem, 1 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.